on powiedział, że Nikola mu powiedziała to, że było niby tak. Czyli oni znowu we dwójkę zaczynali mnie atakować, no. A zaraz wam powiem jeszcze. Jeśli chodzi o to pomówienie, że niby chciała się targnąć na życie i to był jej powód zniknięcia z internetu i tu was wszystkich okłamują w żywe oczy, śmieją się wam w twarz, bo powód jest inny. Powód jest inny. Jutro o 20 będziemy o tym rozmawiać. Instagram psychotrop.666, wszystko będzie wrzucone. I tam nie ma żadnych wyzwisk, gruźb czy coś. Ja jej nie wyzywam. Ani nie obrażam. Po prostu ona z nim kręciła. Są rozmowy, jak pytała o rozmiar jego tego. I tak dalej. No, zaraz porozmawiamy. No, jak to będę mówił z zakadą. No, a to moja sprawa, to muszę wyjaśnić i dzisiaj, bo... Robią ze mnie osobę niby, że przeze mnie Nikola chciała sobie odebrać życie, to jest fajnie, ale jak jest inny powód i ja chcę wam to udowodnić, ja wam to pokażę. Powód jest inny, was okłamali. No to jak mówią, że ktoś chce się przeze mnie tam, nie wiem, odebrać życie, to jest fajnie, tak? A to jest karalne. No jest, no oczywiście. I ja jej nie drążę, to nie chodzi o to, że ja będę ją wyzywał jutro, czy obrażał, czy coś. Po prostu odpowiem na dwie rzeczy, na dwa jego kłamstwa. Powiem wprost, że Roman Smieli, i mam na to rozmowy, jak nawet Nikola pisze do swojej szwagierki, że z nim w łóżeczku leży, że ona już wstała, że już leży, to. Co Nikola do niego pisała? Też mam takie rozmowy? I inny jest powód jej odejścia z internetu. Nie to, że taki magikal był zły, toksyczny, nienormalny. Nie. Oni wszyscy was okłamują. Czyli ty masz, bo tylko ja, bo skąd ty masz mieć? Przecież ty nie siedzisz na jej kontach. No ja, ale wprost mówili, że przeze mnie chciała się tak na życie, przeze mnie odeszła. To był w romansie. Słuchajcie, tapujemy, udostępniamy live'a. No widzicie, tak to jest właśnie. Ach, no właśnie. Ale co, gala za chwilę, słuchajcie. Po tej gali, no już całkowicie już te osoby znikają ode mnie z głowy. Na skończenie w ogóle. Tak. Jutro kropka na D, to nie będzie, że ktoś jest taki, że ktoś tam to, sram to. No, psychotrop po prostu pokaże wam, jak to wygląda. To jest odpowiedź na to, co Cios gadał na tej konferencji Prima. To jest odpowiedź na jego po prostu pytania. O romans, o targnięcie się na życie. I gdyby Cios nie mówił, że tam Nikola mówiła mi to, Nikola mówiła, że było tak, Nikola tu jakaś ten, kreska, tu że jakieś ten, rzeczy. No to ja bym tego tematu nie zaczynał w ogóle. Ja za bym się nie chcę, teraz w łóżeczku leżał, do mnie jutro przyjeżdża przyjaciółka, jadę do Wrocławia 4 godziny pociągiem. Tu mam fajne ciuchy. Patrzcie. Zobaczcie, jaką ma współpracę Łukasz fajną. Ja już jestem na gali. Ja już chciałem sobie odpocząć przez ten weekend. I od lipca zaczynamy ten projekt nasz. A tu nadal znowu się trzeba bronić. Pokażesz koszulę? Koszulka? Tym? Nie. Jak, nie? No, znaczy, którą stronę mam pokazać? Nie, czy widzą moją normalnie i... Widać, no. No. Widać. Zobaczcie, Łukaszowi załatwiliśmy ciuchy. Dla ekipy wszystko ma. No. Ja już jestem po prostu głową przy oktagonie, z Łukaszem w kontakcie. A widzicie, no znowu wracamy do czegoś, co było, kurczę, już dawno dla mnie. No. Słuchajcie, 23:10, udostępniamy live'a, tapujemy. Wyjaśnimy sobie to krótko. Kiedy brat walczy w tą sobotę, zapraszam Instagram Daniel Magical. Tam macie na przykład w tych relacjach reflinka tam, nie? Reflink Magicali, naszego teamu. To tam złóżcie się, nie wiem, w trójkę na jeden na przykład, spotkajcie się. Tina, dziękuję za czapeczkę. Spotkajcie się, kupcie sobie pizzę. Spotkajcie się z ekipą i włączcie sobie na jednym telewizorze, fajniej. No. Dobra, tapujemy, udostępniamy live'a. A to, że nagrałem TikToka, to jest po prostu, no kurczę, no. No co, mam płakać mam, czy jak teraz, bo ja nie wiem. Chris, dziękuję za czapkę. Wkurzył mnie ten cipek, no co on gadał? Za kłamstwa. I powiedział, że wie to od Nikoli takie rzeczy, że ona mu nagadała. No to ja się będę bronił i tyle, no. Ale na szczęście to już była
to już była normalna ostatnia konferencja, już nie będzie miał gdzie o mnie tak gadać. No i to jest najważniejsze. No, ja dzwoniłem, żeby pomóc bratu, wesprzeć go, no ale no nie może być tak, bo ludzie potem w to wierzą i ja wychodzę na najgorszego. A za chwilę o tym porozmawiamy, powiem wprost, bo też jadę do domu spać. Dziękuję za telefon, siemano, I love you. Thank you very much, hello world. Telefon mi już grzeje. W której walka? Łukasz ma walkę chyba o 22. Oliwia, dziękuję za czapeczkę. Tap, tap. Nie, nie musicie tapować. Udostępniamy live'a. Dobrze to... Dziękuję za telefon, dziękuję za czapkę Westernu. Słuchajcie widzowie, ja nie pozwolę, żeby ktoś was okłamywał. Żeby was ktoś okłamywał w żywe oczy, na żywo na widowni czy przez internet. Nie pozwolę, żeby ktoś wam gadał kłamstwa, jak ja wiem, że kłamią i wiem, że ja mam rację. No nie pozwolę na to, nie? Dlatego to trzeba ładnie zakończyć i... Nie, ja mam telewizor, to leci jakiś set. SK. Proszę, zrób screena tego TikToka, co? Dziękuję za koronkę! Która godzina? Którą się? 4 minuty, dobra. Udostępniamy lajta, live'a, czy jak to tam się zwie, streama, live, linka. Dziękuję za piesia. Od kogo taki piesek? Pozytywna wariatka. Dziękuję. Że wiesz, pewnie zasnę i tak. Nieważne. Mam nadzieję, że się wyśpicie, szybko na temat wam to powiem i już możecie znikać, odpoczywać. No nie byłem właśnie, no nie byłem, no. No nie byłem. A propos Łukasza. Łukasz nie dostał tego liścia z partyzanta ciosu z paru centymetrów, tylko zrobił unik. Unik zrobił. Dobra, to wyłącz ten telewizor. Dziękuję za koronkę. Udostępniamy ostatnie kliknięcia. Dziękuję Nadia za udostępnienie. Hania, dziękuję za czapkę. Unik był. No był unik. No właśnie, był unik. No to Łukasz naprawdę popracował, no. No dobra, no to co, zaczynamy, tak? 15. No widzowie, zacznę od tego, że zostałem poproszony, czy zadzwonię, czy mogą do mnie zadzwonić z Prime MMA. Na początku, jak zawsze, byłem niechętny, bo powiedziałem, że nie będę rozmawiał z ciosem, bo jest osobą, która tylko wyzywa. Tylko pomawia, że ma jakieś dowody, wyzywa ciągle mnie, o mamę, wszystko to. I powiedziałem, żeby mu mikrofon wyłączyć i żeby nie gadał na temat mojej mamy. No i oczywiście on to robił. On to robił znowu. Też parę dni temu mówiłem wam, widzowie, że z mamą prosimy, żeby o nas się już nie wypowiadał, tylko się zajął walką z Łukaszem. Też tego słowa nie dotrzymał. Najbardziej mnie boli to, że was... Dziękuję za fajerwerki, Keno. Najbardziej mnie boli to, że kłamie was w oczy z tym, że mnie pomawiali, że Nicola odeszła z internetu przez to, że niby właśnie to, co zostało udostępnione, te datę, coś tam, że chciała się targnąć na życie i tak dalej, że to moja wina, że jestem najgorszy. I dali wam to jako powód jej zniknięcia z internetu. To jest totalne kłamstwo. To nie jest oficjalne, to nie jest oficjalna prawda, że dlatego odeszła z internetu. Oni wam kłamią w żywe oczy i na to nie pozwolę, żeby tak było. Dlatego jutro o 20 psychotrop.666 wrzuca informacje. Ja też to będę oglądał wtedy, też to od razu omówimy sobie. Wrzuca dowody, jaki jest prawdziwy powód odejścia Nicoli z internetu. Nie będą robić ze mnie osoby, że jestem jakiś nie wiadomo jaki, że ona przeze mnie chciała sobie odebrać życie i to jest powód. Nie, to nie jest powód jej zniknięcia z internetu. No, to po pierwsze. Po drugie, Adrian Cipek się tutaj przyrzekał na wszystko, Kasjuszowi, wszystkim i tak dalej, że on nie miał romansu z Nicolą.
A z tego co wiem, psychotrop ma takie dościa, że są rozmowy, jak Nikola pisała do szwagierki, że z nim leży w łóżeczku, że on jeszcze śpi. Nikola pisała do niego 15+, coś tam, ja już jestem ten, wolna. W jednym łóżku spali. Ja już jestem wolna, już mogę szaleć, cytuję, już mogę szaleć, jestem wolna. Słuchajcie, nie dam obrażać swoich widzów, nie po to tyle lat przeszliśmy wszystko razem, nie po to walczymy z takim człowiekiem, tam go ładnie ktoś wyjaśnił z widowni. No Kasio go nawet uciszał, mówił, że przestał już gadać ciągle o mnie, o tej mojej mamie i tak dalej, i tak dalej. No prowokował, no już na szczęście to była ostatnia konferencja. Ja nagrałem filmik, no taki po swojemu, w swoim stylu, no poważny. Wkurzony jestem na to, co mówił. Zrobiłem te, no bo ja taki jestem, wiecie, no jestem znany z tych duchów. No. No i chodzi o to, że ja na pewno nie będę nikogo obrażał. Tu nie chodzi o to, że ja drążę temat, po prostu chcę odpowiedzieć na tą zaczepkę, muszę się bronić, czuję, że tak muszę postąpić, mam taki charakter, jestem taką osobą, że nie pozwolę, żeby taka osoba jak Cipek gadał na mój temat kłamstwa, żeby okłamywał was, dlatego po prostu skontruję te ich wypowiedzi, pomówienie od wielu dni, że przeze mnie niby chciała się targnąć na życie, bo przez to odeszła z internetu, co jest nieprawdą i jutro te spekulacje chcę obalić dowodami w końcu. I że nie mieli romansu, też wam udowodnię, że coś tam kręcili. Nie mówię od razu, że nie wiadomo co byli parą, czy nie wiem. Na początku tak to wyglądało, też tak myślałem. W jednym łóżku spali. Pytała go o rozmiar, jakieś erotyczne podteksty były. Nie wiem. Słuchajcie, dowodów żadnych nie mam takim, że wiecie, dosłownie, fizycznie coś tam jakieś nagrania, bo nie mam, bo ja tam nie byłem. Dlatego moim zdaniem ten też Cipek nie ma prawa się wypowiadać na ten temat, jak też u mnie nie był, nie spał ze mną w łóżku z Nikolą. No chyba, że Tosia to jest Cipek i to jest jakaś kurde już totalna dziwna sprawa. Przemek, welcome to the Menel House, dziękuję za subskrypcję. No dobra, no, więc mimo wszystko, no, rozumiem wasze wypowiedzi, że ja niby drążę temat, ale ja po prostu się bronię. Ja mam swój projekt do zrobienia, ja chcę jechać na galę w sobotę, odpocząć sobie w końcu, usiąść, obejrzeć jak człowiek, a tu ciągle muszę jednak odbijać im piłkę. Była mowa, prosiłem, żeby o mnie nie gadał. Też bym się nie odezwał, nawet bym tam nie zadzwonił, no ale wyszło, no jak wyszło, kochani. Więc jak, okej? Okay? Sztama? Tak czy nie, widzowie? Piszemy. Ja wam podaję rękę teraz. Ja. Dawać sztamę. Ja mówię, to jutrzejszy stream nie ma na celu nikogo wyzywania, śmiania się z nikogo, tylko po prostu się będę bronił i nie będę nic nowego gadał, wymyślał jak oni, Cipek i ten Nikola, bo to w sumie on się na nią powołał, że wie to od niej. Ona cały czas w tym bierze udział, widzowie. Nie fizycznie, nie przez media czy cokolwiek, tylko ona mu to gada i on to powtarza. Ja wiem to od Nikoli, to jest aż niemożliwe. Więc ja po prostu nic nowego nie daję, nie będę nikogo obrażał, nie chcę, że dziewczyna żyje jak chce, ja już też możliwe, że kogoś znalazłem, bardzo mi dobrze jest, nawet lepiej. No i na początku zawsze jest lepiej, jak to ona nie by mówiła, ani. No właśnie. No, a Nikola by atakowała cię medialnie, ale dlaczego nie może tego zrobić, to się jutro dowiecie. Właśnie. No właśnie, czyli dlaczego Nikola nie może mnie nagle atakować medialnie, tylko wykorzystuje Cipka? Jeżeli chodzi o ich kręcenie ze sobą związek, też wszystkiego się jutro dowiecie? Wycieranie mordy samobójstwem? Tak, bo to jest bardzo słaba rzecz, bo dużo ludzi ma problemy z psychiczne, to pod psychikę no tak. Pochodzi. Dużo ludzi odbiera sobie życie, no, niestety dużo młodych osób próbuje, jest to bardzo duży problem w Polsce, a oni wycierają sobie buzię właśnie tym, że Nikola chciała targnąć się na życie przeze mnie i przez to odeszła z internetu, co jest nieprawdą. Jutro wszystko wam to udowodnimy, czyli oficjalnie nic nowego nie zaczynam, nie zaczepiam. Ja się bronię, odpowiadam tylko na to, co mi ciągle zarzucają. Prosiłem, żeby mój temat ucięli. Oni to znowu poprzeczkę podnieśli. Więc ja po prostu chcę to, co gadają, wyjaśnić. I poprajmie. Myślę, że to wszystko już totalnie ucichnie, zniknie. No. To myślę, że Łukasz 20 wrzucę do wody, a to 20...